miny nie pogardzą cesarskim złotem. Ciężkie polowanie? Bez wątpienia cięższe niż wasze. Zło jest złem. Mniejsze czy większe. Nie ma różnicy. Jak to ocenić? Czy to w ogóle możliwe? Jeśli mam wybierać między złem a złem, wolę nie wybierać wcale. Tylko szybko, Geralt. Siemaneczko, kolejny odcinek, czy sobie powiedz Mina? Jesteśmy u tego starca. Powiem mu, że zabiliśmy giganta. Patrzcie, drużyna, białowłosy wrócił. Z czym do nas przychodzisz? Zabiłem giganta. Zabiłeś go? Chociaż cała moja drużyna nie dała rady? Słyszeliście, wiara? Nie wstyd wam? Zamiast gadać do siebie, lepiej popłyń ze mną na Artskellig. Tam schronili się uciekinierzy z Undvik. Tak, wszyscy stąd uciekli. Ale ja obiecałem drużynie, że nie opuścimy wyspy. No i trzeba skończyć robotę. To będzie naprawdę piękna łajba. On chyba jest walnięty mocno. No dobra. Nic z tego. Także wracamy do Hjalmara. I razem z nim wracamy na Artskellig. A potem zajdziemy do córki Kracha i siostry Hjalmara. Pomożemy w temacie, jaki mają dla nas. Też równie ciekawe zadanie, jak zadanie te, które mieliśmy tutaj przed chwilą. Wracasz na Artskellig. Tak, w końcu mam zostać królem. Zabiłem giganta, odbiłem Undvik i straciłem całą drużynę. Kto jeszcze zgłosił swoją kandydaturę? Pewnie Lugos Siny, Otryk, Svanrige. I Cerys. Cerys? Moja siostra? Ale ona przecież... Popłynęła na Spikerok. Sama. Sama? Co ona sobie w ogóle myślała? Chciała pomóc Udalrykowi. Nie wierzysz, że jej się uda? O bogowie, Cerys. Wiedźminie, a ty nie wybierasz się przypadkiem na Spikerog? Wybieram się. To dobrze. Dzięki, Geralt. Mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy. Bywaj, Ancraid. Poboczne. I żebym wiedział od razu, która to wyspa. Prościej po prostu. Mocniej, generał. Z czym przychodzisz? Pokaż mi swoje towary. Wiecie, na co poluję i czego szukam. Widzę same schematy, mam gość. Nie ma żadnych materiałów tekstowych. Bywa. Syn Bran na tronie siedział, żaden czarny ser na Skellige nie dostał. Dobra, tu coś jest.
pierwszym od razu. To zrobimy potem, teraz zrobimy tutaj to zadanie. Pogoda straszna po prostu na tym naszym skellige. Witaj w domu Jarla Udalryka z czcigodnego klanu Brokwar. Witaj. Chcę się widzieć z Jarlem. Wejdź. Jarl rozmawia jeszcze z Brużem. Zaraz powinien skończyć. Tylko pamiętaj. Patrz pod nogi. Czemu? Nasz Jarl nie lubi światła. Łatwo się potknąć. Jarl znowu miał proroczyć. Moment, zaraz kończymy. A potem przypłynął olbrzymi morski wąż i odgryzł mi ramię. Bogowie przemówili. Czas dokonać ofiary. Na mój rozum chodziło o to, żebyś pokonał węża, Jarlu. Nie. Jestem pewien, że chcą ofiary. Już czas. Poczekajmy na bardziej oczywisty znak. Chodź do następnego snu. Nie potrzebuję więcej znaków. Nie jest zwolnięty. Podobno się tu zatrzymała. Córki Ankreid. Tak, była tu. A gdzie ją znajdę? Co? Cerys. Gdzie jest Cerys? Nie wiem. Nie wiem. Dosyć pytań. Powiedziałem coś nie tak? Musisz wybaczyć mojemu Jarlowi. Ostatnio nie czuję się najlepiej. Jest na coś chory? Na uczcie u Kracha wydawało mi się, że coś mu jest, ale... Wybacz, muszę do niego iść. A Cerys? Szukam Cerys. Nie wiem, popytaj ludzi. Świetnie. Dobrze się zaczyna. Wiecie, jak Zatoce Sowe złapał nas storm? Pamiętam, jakiś Hofgut wypadł za wór. Także wracamy się do wioski i zapytamy o Cerys. Witaj. Ha, najpierw przez cały miesiąc ani żywego ducha, a potem jednego dnia goście wysypują się jak ulęgałki. Zdrożony jesteś? Głodny? Szukam Cerys, córki Jarla Ankreid. Dobrze trafiłeś. Była tu niedawno. Nie wiesz, dokąd poszła? Ciekawił ją nasz Jarl. Pytała o jego dzieciństwo, to i skierowałam ją do Brektory i Eirika. Czemu akurat do nich? Przed laty Eirik przyjaźnił się ze starym Jarlem, a ten pomógł mu zdobyć rękę Brektory. Mieszkają na wschodnim krańcu wioski. Dobra, wiemy już, dziękuję. Gdzie. Bądź zdrów i pozdrów Cerys. Mam wyjść za kogoś z kontynentu. Jakby syn Bran na tronie siedział, żaden czarny stóp na Skellige... Witaj, szukam kogoś. Toś dobrze trafił. Ja co prawda jestem zajęta, ale wokół pełno pięknych dziewcząt. Jestem Wiedźminem. Szukam Cerys. Tej chudziny? No, oczęta owszem, jak u sarny. No i z zacnego rodu, ale przecież to mizerotka. Nie wiem, gdzie jest, a jej ojciec... Tam niech stary Krach nie przesadza. Dziewucha ze Skellige na wyspach nie zginie. Dobrze, już dobrze. Była tutaj parę godzin temu. Poszła porozmawiać z Eirikiem, moim mężem. Powinni być na plaży po drugiej stronie wyspy. Dzięki, bywaj. Powodzenia w poszukiwaniach. No. Teraz się może dowiedzieliśmy jakichś konkretów. Lekko śnieżek pada. A my sobie biegniemy w zbroi.
czego chcieć więcej. Piękny tutaj widok. Niby pada, ale jednak, kurczę, całkiem ładnie. Wiemy, co najlepiej działa na udowce. No, kolejny level, szybko poszło. Kolejny, mój re diable, rozpleniło się to na potęgę, ale daliśmy im radę. Ty? O ile pamiętam, ty siedziałeś na skale i wzywałeś pomocy. Ale gdybym cię nie ostrzegł, zostałaby z ciebie przynęta na dorsza. No, na pewno. Dzięki za pomoc. A skoro już raz mi pomogłeś, może dasz radę jeszcze raz? No, będę się musiał zastanowić. Mam na głowie połów, łatanie sieci, mało czasu na walkę z potworami. Tym razem nie chodzi o utopce, tylko o Cerys. Szukam jej. Dorodna dziewuszka, od razu widać, że z niebyle rodu. Była tu, nim wypłynąłem na połów. Dobra, dokąd poszła? Nie wiedziała, dokąd się wybiera? No coś czuję, że to będzie takie szukanie. Obcemu to bym nie zdradził, ale myśmy przecież karku za siebie nadstawiali. Poszła do starego domu u Dalryka i jego rodziców. To tam, na wzgórzu. Nie wiesz, po co tu przyszła? Pytała o coś konkretnego, czy po prostu rozglądała się po okolicy? Pytała o naszego jarla i jego rodzinę. Okej. Dzięki, bywaj. Także wracamy. Idąc na górę. W końcu na górę czy na dół? Gra widzę trochę głupieje. No bo jakby nie patrzeć... O yes. Naprawdę muszą CDP-i pomyśleć, jakby tutaj to poprawić, bo te kropki to gubią się dosyć często, jak sami widzicie. No to droga na górę. Jakąś starą chatę. Nie wiem, czy widzieliście. Tutaj jakieś ogrodzenie. Ojej, co tutaj się zdarzyło? Chyba przytomność. Muszę ją stąd zabrać. Co się stało? Gdzie jestem? Au! Strasznie boli mnie głowa. Oberwałaś czymś ciężkim. Grat? Co ty tu robisz? Szukam cię. Krach się o ciebie martwił. Zabieram cię do domu. Nigdzie nie idę, póki nie pomogę Udalrykowi. Miecz, gdzie miecz? Ja muszę wrócić po miecz. Nigdzie nie pójdziesz. Przed chwilą wyniosłem cię półżywą. Muszę... Musisz mi wyjaśnić, co tu się dzieje. Po co tam weszłaś? Chciałam pomóc Udalrykowi. Rzeczywiście dziwnie się zachowywał, ale nie sądzę, żeby twoja przechadzka po nawiedzonym domu miała mu pomóc. Pomogłaby, gdybym przyniosła miecz. Jaki miecz? O co tu chodzi? No dobra, o co chodzi z tym mieczem? To Brokwar, rodowy miecz klanu Udalryka. Potrzebuję go, żeby zdjąć klątwę z Udalryka. Jaką klątwę? To dłuższa historia. Wiele lat temu Udalryk pokłócił się z bratem o ten miecz. Zwyczaj nakazuje, żeby rodowy miecz dostał pierworodny syn, czyli Udalryk. Ojciec jednak dał Brokwar młodszemu synowi, Akiemu. W waszych stronach to poważna zniewaga. Na tyle poważna, że Udalryk złamał święte prawo Skellige. Głośno sprzeciwił się woli ojca. Domyślam się, że stary jarl mu nie odpuścił.
Udalryk przesiedział 3 dni przykuty do pala po pas w morskiej wodzie. Gdy kara się skończyła, obaj z Akim wypłynęli na połów. Aki zginął pewnie. Ta nie miała szczęśliwego finału. Przeczucie cię nie myli. Zdarzył się wypadek. Rozpętała się burza i Aki wpadł do wody. Udalryk był zajęty trzymaniem żagli i nie usłyszał brata do momentu, gdy było już za późno. Nie usłyszał albo nie chciał usłyszeć. Tak też myśli większość ludzi na wyspie, ale nikt nie mówi tego głośno. A ty jak myślisz? Udalryk zabił Akiego? Nie chcę wyciągać pochopnych wniosków, ale wydaje mi się, że cokolwiek stało się wtedy na morzu, teraz poważnie odbija się na Udalryku. No i może mieć związek z mieczem. Co zamierzałaś zrobić z mieczem? Pomyślałam, że duch jego brata chce go odzyskać. Duch brata? Odkąd pamiętam, ludzie mówili, że Udalryk jest wybrany, że przemawiają do niego bogowie. Dawniej w to wierzyłam, ale teraz, kiedy przyjrzałam się uważniej, wydaje mi się, że to zmarły brat go prześladuje. Skąd takie wnioski? Miała tezę. Nie łamiesz nią jakichś tutejszych praw? Mam to w nosie. Nie wierzę, żeby to byli bogowie. Przyjrzałeś mu się? Jest cały w bliznach. Myślałem, że to trofea bitewne. Jeśli jego zmagania można nazwać bitwami, to rzeczywiście. Kiedy go o to zapytałam, powiedział, że głosy każą mu się okaleczać. Na chwałę bogom. Ale ja myślę, że to nie bogowie. To Aki. Podejrzewasz, że Aki mści się na Udalryku? Za to, że pozwolił mu umrzeć? Rozmawiałam o tym z Hjortem. Powiedział, że Udalryk zaczął słyszeć głosy dopiero po śmierci Akiego. I raczej się nie myli, bo znał ich obu od kołyski. Wydaje mi się, że gdyby oddać Akiemu Brokwar, zostawiłby Udalryka w spokoju. Całkiem niegłupia myśl. Gdyby rzeczywiście chodziło o ducha. Ale coś mi się to nie zgadza. Co takiego? Powiedziałeś, że Aki się utopił. Tymczasem coś ewidentnie straszy w tym domu. No obaj tu mieszkali, może dlatego. Dzięki za pomoc, Geralt, ale muszę wrócić po miecz. Mowy nie ma. Ja po niego pójdę. Naprawdę? Dzięki. To ja pójdę do Udalryka. Wykluczone. Jeszcze gdzieś zasłabniesz po drodze. Poczekaj tu na mnie i pójdziemy razem. Dobra, wchodzimy, szukamy tego miecza. Gdzieś tu jest piwnica. Tylko gdzie? Byłem. Gdzieś tu musi być drabina. Także schodzimy. Grane. Był to jakiś him. Czym jest ten him? Jak, znalazłeś miecz? Znalazłem. No to prowadź. Kiedyś przyjaźniliście się z moim ojcem, prawda? Mam nadzieję, że dalej się przyjaźnimy. Ale słyszałam, że kiedyś coś was poróżniło. Ktoś. Chodzi ci o tę historię z Yennefer? To było dawno. Jeszcze zanim Krach poznał twoją matkę. Ale Yennefer znała już ciebie. Z Yen to nigdy nie była prosta sprawa. To co cię tak do niej ciągnie? Nie wiem.
Może to, że nigdy nie lubiłem chodzić na łatwiznę. Złożymy tej, która jest dziewicą, matką i stanu. Ten to tu chyba na ryby nie przybiegał. Dobra, ruszajmy do tego Jarla. Obstawiam, że miecz tu nie pomoże. Co tu się stało na tej twarzy? To gdzie właściwie jest Yennefer? Nie wiem. Czemu pytasz? Bo się dziwię, że cię tak puściła. Co to znaczy puściła? Nic, nic. Po prostu mam wrażenie, że nie lubi spuszczać cię z oczu. O, zobacz, tam są. Potwornie tu jasno, aż w oczy kole. Świeże powietrze dobrze ci zrobi. Bogowie nie będą zadowoleni. Jarlu, to nasi goście, pamiętasz? Co ci się stało w rękę? Poświęciłem ją bogom. Wybacz, Jarlu, Geralt nie zna jeszcze dobrze naszych obyczajów. Na Skellige jesteśmy blisko bogów, a im ktoś jest bliżej, tym składa im większe ofiary. Wierzymy, że najwięcej, co człowiek może dać, to własny ból i poświęcenie. Słyszeć głos bogów to dar, nie poświęcenie. Okej. Te głosy, które słyszysz. Głosy bogów. To ma raczej związek z twoim zmarłym bratem. Powiedziałam Geraltowi o Akim. Doszliśmy do wniosku, że... Że bogowie mają do ciebie żal z jego powodu. Dlatego trzeba go przeprosić. Nie, ja nie chciałem. Aki wpadł do wody, bogowie się rozgniewają. Pomogę ci. I obiecuję, że zrobię co w mojej mocy, żeby ich nie rozgniewać. Wysłuchaj Wiedźmina, Jarlu. Bogowie na pewno chcieliby, żebyś pogodził się z Akim. Co powinienem uczynić? Pamiętasz, w którym miejscu Aki wpadł do wody? Na wschodnim krańcu wyspy, niedaleko wejścia do zatoki. Zniosło nas pod igłę Ululi. To niebezpieczne miejsce. Zdradliwe wiry pochłaniają tam rok w rok co najmniej kilku żeglarzy. Musimy tam popłynąć. Żeby duch Akiego mógł spoczywać w pokoju, trzeba zwrócić Brokwar jego szczątkom. Nie! Bogowie będą źli. Ja czuję to. Jarlu, nie lękaj się. Bogowie kochają ciebie, kochali i Akiego. Na pewno tego chcą. Może wystarczy, jeśli popłynę sam. Ostatecznie chodzi o to, żeby oddać miecz. Mniejsza o to, czyimi rękoma. Aki miał przy sobie coś, po czym mógłbym go rozpoznać? Coś, co wytrzymałoby pod wodą tyle czasu? Miał. Rodowy pierścień. To powinno wystarczyć. Płynę. Dobra, płyniemy, ogarniamy i ratujemy kolejnych ludzi. Dobrych ludzi. Bo widać, że zjada Jarla żal. Dobra, no to płyńmy. No, oczywiście, że banda utopców. Uderzyłem w coś, ale jeszcze nie nabieram wody. To chyba tutaj.
Dobra, załatwiona. Potrzebujemy do klucza do tego skarbu, ale to potem. Chwilę załatwić. Do góry. Tak szybko jak się da. Zobaczymy, czy to coś dało. Czas wrócić do Udalryka. Za moment wrócimy, załatwimy tylko tutaj temat. Z głowy. Dobra, dobrze wiemy, gdzie ten skarb. Nie chcesz zanurkować? Wynurzaj się. Na styk. No i dobra, wracamy. Prawie zniszczone. Okręt, także nawracamy. Najważniejsze, że nie nabiera wody. Też przy takich mocnych zakrętach. Śmiechem, żartem, szybciej. O, teraz przyspieszyło. Okręcik teraz dopiero przyspieszył. Bo wcześniej to wyglądało tak, że szybciej bym płynął tak normalnie. Wracamy do Jarla i zobaczmy, czy... Oho, no to się udało. Czemu to zrobiłeś? Co się dzieje? Udalryk. Głosy kazały mu wyłupić sobie oko. Co? Czemu to zrobiłeś? Taka była wola bogów. To ofiara. Za Akiego. Kiedy bogowie przemówili? Zaraz jak wypłynąłem? Jakiś czas potem. Zmogła mnie senność, położyłem się. Wtedy objawili mi swoją wolę. Zawsze przemawiają, gdy śpisz? Zawsze. Co wtedy widzisz? Wyzywają cię w jakieś konkretne miejsce? Do mojego dawnego domu. Każą palić pochodnie.
i przemawiają z cienia. Czego dokładnie chcieli bogowie, pamiętasz? Co ci powiedzieli? Byli źli. Głos powiedział: podły człowieku, nie pomogłeś jak jemu, a teraz nie popłynąłeś błagać o przebaczenie. Wykol sobie oko, cierp i żałuj za zło, którego dokonałeś. Powiedziałeś, że bogowie przemawiają z cienia. To dlatego nie pozwalasz palić tu światła? W moich snach czasem widzę ich postać, gdy pochodnie palą się wystarczająco jasno. To wielki zaszczyt widzieć bogów. Może gdyby w domu było jaśniej, widziałbyś ich też na jawie. Zwykli ludzie nie są godni oglądać ich oblicza. Bogowie zawsze oczekują, że złożysz im w ofierze swoje cierpienie? Tylko ono jest im miłe, dlatego chcą go coraz więcej. Jakiś zadowolony z siebie. To nie duch brata go prześladuje. Zwróciłem miecz i nic się nie zmieniło. No to co mu jest? Możemy gdzieś porozmawiać na osobności? Chodźmy do pokoju gościnnego. Widać ścienia. No więc, wiesz co to jest? To Him. Istota pokoniunkcyjna. Bardzo rzadka i bardzo groźna. Przyczepia się do człowieka, który popełnił podły czyn. Przez lata żeruje na jego bólu, podsyca wyrzuty sumienia, w końcu zmusza do okaleczenia. Brzmi niewesoło. Da się go jakoś pokonać? Teoretycznie są dwa sposoby. Hima podobno można oszukać. Ktoś musi udać, że robi coś potwornego. Wtedy przeniesie się na nową ofiarę. Kiedy zrozumie, że został oszukany, będzie musiał odejść. Musimy spróbować. Nie znam nikogo, komu by się to udało. Może po prostu nikt nie znalazł dobrego podstępu. A jaki jest ten drugi sposób? Wiedźmińskie bestiariusze mówią, że trzeba spędzić noc w leżu Hima. Razem z osobą, którą prześladuje. Znaczy w nawiedzonym domu. Przyjemnie to tam nie jest, ale chyba nocowałeś już w gorszych warunkach. Na samym nocowaniu się nie skończy. Trzeba wypłoszyć Hima. Musi wyjść z cienia i pokazać swoją postać. Dopiero wtedy będzie można go zranić. I na pewno będzie chciał oddać. Widziałaś u Dalryka. To nie będzie łatwa walka. Wiem, bardzo mu dobrze. Ale chociaż spróbujmy znaleźć sposób, jak oszukać Hima. To może nie być takie proste. Zresztą żadna z metod nie jest doskonała. To znaczy... Udalryk może nie wytrzymać całej nocy w leżu Hima. Myślisz, że Him będzie chciał go zabić? Sam z siebie nie, wtedy straciłby żywiciela. Udalryk jest wycieńczony. Adam wywołuje w nim złe wspomnienia i silne poczucie winy. Him na pewno nie przepuści takiej okazji. A im więcej bólu sprawił Udalrykowi, tym silniejszy się stanie. I groźniejszy dla ciebie. No a co z tą drugą metodą? Spróbujemy go chyba oszukać, co? Him to demon, a te bardzo trudno podejść. Do tego oszukujący nie może wiedzieć, że oszukuje. Co? Him przyczepia się do człowieka, który popełnił jakiś paskudny czyn. Wzbudza wyrzuty sumienia i karmi się jego żalem. Problem w tym, że jeśli oszukujący jest pewien, że nie zrobił nic złego, Him to wyczuje. Czyli jeśli jedno z nas wpadnie na jakiś pomysł, nie może nim powiedzieć drugiemu, tak? Inaczej podstęp się nie uda. Właśnie. Obie metody wydają się ryzykowne, ale dalej myślę, że powinniśmy spróbować podstępu. Nie wiem, nie jestem przekonany. Ja jestem przekonany. Nie mów, że w takich kwestiach też się słuchasz Yennefer. Zresztą jeśli nic nie wymyślimy, zawsze możesz zrobić to po wiedźmińsku. Spróbować nie zaszkodzi. Dobra decyzja. Jedyne miejsce, w którym możemy coś zdziałać, to leże Hima, nawiedzony dom. No to prowadź. Nie ma co zwlekać. Teraz gra nas przeniesie sama do leża i zobaczymy, na co Cerys wpadnie.
Rozejrzyjmy się. Piękna robota. Musieli sprowadzić z Duna z kontynentu. Ciri? Ciri! Nie, to niemożliwe. Zaraza. Próbujesz mnie zniechęcić. To dobrze. To znaczy, że się boisz. Stłuczone lustro. Pewnie Udalryk bał się zobaczyć Hima za plecami. Stara kołyska. Pewnie należała do Udalryka albo Akiego. Geralt! No? Wymyśliłaś coś? Tak, mam plany i to naprawdę może się udać. Jakieś konkrety? Po prostu musisz tu na mnie poczekać. Niedługo wrócę. Dobra, poczekajmy więc. Przecież sam powiedziałeś, że nie możesz znać szczegółów. Więcej nie powiem, musisz mi zaufać. Mam nadzieję, że wiesz, co robisz. Ja też. To jak? Możemy zaczynać? Zaczynajmy. Jestem gotowy. Dobrze, niedługo wrócę. A ty w tym czasie rozpal ogień w piecu. Okej. Tam! Biegnie do starego domu! Łapcie ją! Musisz je wrzucić do pieca. Zaufaj mi. Uważajcie, żeby nie zranić dziecka. Oddaj mi dziecko. Do pieca. Wrzuć je do pieca. O krusa. Dobra, wrzucimy. Tak jak ona chce. Są walki, będą ją mieli. Już jest nad nami Him. Dlaczego? O, kruca. Mocna akcja. W sumie za drzwiczki widzieliśmy, że są z drugiej strony. Nie znajdziesz tu ani rozpaczy, ani wyrzutów sumienia. Są tylko zaskoczenie i... Zostałeś oszukany. Musisz odejść. Nieźle sobie to wymyśliła. Po wszystkim? Oszukaliśmy Hima. Myślał, że zabijam twoje dziecko i odstąpił od ciebie, żeby przejść na mnie. Na nowego żywiciela. Ale kiedy zobaczył, że małemu nic się nie stało, musiał odejść. Jesteś wolny. Wolny? Him odszedł, a razem z nim głosy, które cię dręczyły. Wyjdźmy stąd.
głowie mi wiruje, jakbym wpadł w jakiś wir morski. Geralt, mówiłeś, że już po wszystkim. Jest wycieńczony, z czasem jego umysł wróci do normy. Co ja teraz zrobię? Spokojnie to minie. Jesteś skołowany, ale spokojnie to minie. Czuję, jakby ktoś wyrwał coś ze mnie. To normalne. Chim był pasożytem, a one mocno zżywają się z ofiarą. Dlatego teraz czujesz pustkę. Ale bez obaw. Minie kilka dni, może tygodni i będziesz zdrów. Dziękuję. Chyba. Bywajcie. Udało się. Dobrze, że teraz, bo jak widzicie, już oko sobie wydłubał, więc pewnie za niedługo by wydłubał i drugie. Albo uciął sobie rękę. Wygląda na trochę skołowanego. Dobry pomysł, a potem? Co zamierzasz? Zostanę tu jeszcze parę dni. Upewnię się, że z nim wszystko w porządku. A ty? Zostajesz na Speaker Rock? Jeszcze nie wiem. Też muszę ochłonąć. Dosyć ciężki temat. Się już niecierpliwi. O co ci chodzi z Yennefer? Już któryś raz o niej wspominasz. No nic, po prostu zauważyłam, że jesteście bardzo zgodni. Chcesz powiedzieć, że wzięła mnie pod pantofel? Nie to, żebyś był jakiś wyjątkowy. To chyba dotyczy wszystkich mężczyzn. Nieważne, nieokrzesany skeligijczyk, odważny rycerz czy twardy wiedźmin. Każdy z was w końcu daje się urobić i we wszystkim słucha się kobiety. Choć muszę przyznać, że nie jest z tobą aż tak źle. Zaufałeś mi, prawie obcej dziewczynie. Nie każdy miałby tyle odwagi. Tylko teraz nie rozpowiadaj o tym po wyspach, bo wyjdę na pantoflarze. Bywaj, Geralt. Do zobaczenia. Czyli obie osoby z rodu Uncrayt mają teraz pełne prawo do korony. Nieźle. Cieszę się, że udało nam się. Odróżniłbyś trochę od Stronga? Jak łazisz? A jako, że odcinek jest już dosyć długi. Radość. Nie znasz się. Krytki najlepiej biorą na świeże robaki. Świeże robaki to ty masz. Już sobie dosypują. Dobrze, słuchajcie. W tym momencie będziemy kończyć. Także ja wam dziękuję. Polajkujcie, skomentujcie. Dajcie suba i zajrzyjcie do mnie na Facebooka. Hej. Ten świat nie potrzebuje bohaterów. Potrzebuje zawodowca.